Witamy Was wszystkich, patriotów Śląska i Zagłębia. Kolejna manifestacja w obronie podstawowych wartości Polaków, historycznych i tych, których uczyli nas w domach. Proszę o zabranie głosu naszego kolegę z UP-u, organizatora Darka Szczypkę. Natomiast jeszcze chciałbym przypomnieć przed rozpoczęciem się naszej imprezy o kilku regulaminowych regułach. Przede wszystkim nie używamy na tej manifestacji środków pirotechnicznych. W odróżnieniu od naszych przeciwników nie używamy wulgaryzmów. Jesteśmy dobrze wychowani przez nasze polskie matki. Jesteśmy również opanowani w swoich emocjach. Drodzy Państwo, między nami mogą się zdarzyć prowokatorzy. Jeżeli tacy będą, prosimy od razu zgłaszać to naszym porządkowym w żółtych komórkach, w żółtych kamizelkach lub też od razu policjantom. Myślę, że nasza manifestacja przebiegnie pomyślnie, ale zanim przejdziemy już do konkretnych wypowiedzi naszych polityków z naszej opcji, pan Darek Szczypka, organizator dzisiejszej manifestacji. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, oficjalnie otwieram manifestację w Katowicach. To hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szabloną bierzemy. Nasz Dąbrowski, ziemi włoskiej dla Polski. Za Twoim przewodem złożył się z narodem. Nasz Dąbrowski, Szanowni Państwo, na początku chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych i zaproszonych gości oraz relacjonujące nasze zgromadzenie wolne media. Przywitajmy ich prawami. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego dziś chcielibyśmy upamiętnić również tutaj, w tym miejscu, wszystkich żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! To jest to, co wyróżnia nas, Polaków, od innych. Gen wolności. Nie zapominamy o naszych bohaterach. Tych, którzy chciano zabić, a stali się ziarnem wolności, która przetrwała w nas. A teraz proszę o zabranie głosu panią poseł Wiśniewską. Dziękuję bardzo. Kochani, przyjaciele, na wstępie pragnę podziękować patriotom Zagłębia i Śląska za organizację tego spotkania. Ale myślę, że musimy nazwę rozszerzyć, bo widzę tu ziemię bielską, widzę Podbeskidzie. Ministerstwo Destrukcji Edukacji postanowiło wykreślić żołnierzy wyklętych z podstawy programowej. Wnioskują o to. To jest niebywały skandal. Przeszkadza im rotmistrz Pilecki, przeszkadza im Inka. Wieczna hańba! Hańba! Wieczna hańba, hańba komunistom! Hańba! 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 Proszę Państwa, mało tego, że chcą wykreślić wyklętych z podstawy programowej, to nawet zaaresztowali znaczek pocztowy, którego emisja miała odbyć się 1 marca. 120 000 znaczków upamiętniających 1 marca jako Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostało aresztowanych. Nie pozwolimy zabrać sobie wolności, nie pozwolimy sobie zabrać naszej polskiej tożsamości, nie pozwolimy hańbić dobrego imienia żołnierzy niezłomnych. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Witam wszystkich patriotów. Tak zwykle było, że jak mieliście swoje demonstracje, to albo chory byłem, pójdę jeszcze dalej trochę, tak jest lepiej? Albo chory byłem, ale bliżej was. Albo chory byłem, albo w Warszawie byłem i nigdy jakoś nie było okazji, żebyśmy się spotkali. I szkoda, ale bardzo dziękuję, bo wielu z was znam, z różnych części regionów przyjechaliście, z różnych środowisk. Takie protesty mają sens dzisiaj. Mają sens i takie protesty trzeba prowadzić. Wiecie po co? Żebyśmy odzyskali władzę, rozliczyli tego nieroba i pogodzili wszystkich. Pojednali, tak? Patrzcie, nawet nie powiedziałem, o jakie nazwisko chodzi, ale wy wiecie o kogo. Chciałbym podziękować, bo nie wiem, czy są rolnicy też tutaj. Ktoś rolnikiem jest, są. Chciałem wam podziękować bardzo za to, że te protesty organizujecie. To jest bardzo ważne. Do rolników dołączą się leśnicy, do leśników dołączą się górnicy i wy też się musicie dołączyć. Te protesty muszą się rozszerzać. Rolnicy dzisiaj walczą o suwerenność naszą, o to, żeby mogli nas żywić i suwerenność. To są dwie rzeczy bardzo ważne. A więc, szanowni państwo, proszę was, jeżeli będzie kolejny protest, a będzie 6 marca właśnie, żebyście pojechali, żebyście to środowisko wsparli. Jeżeli Tusk się czegoś boi najbardziej, to tego się boi właśnie, takich protestów. Ale dzisiaj, szanowni państwo, tak sobie pomyślałem, że to moje wystąpienie będzie okazją, żeby kilka liczb przytoczyć. I to będzie liczba 2, 5, 19, 77, 90, 100 i 130. Przy 5,19 najbardziej to was rozbawiło. No tak. No tak, 2. Szanowni państwo, wiadomo, przez lata miałem okazję być wiceministrem sprawiedliwości. Dzisiaj obserwujemy zamach stanu, taki powolny zamach stanu i zawłaszczanie instytucji publicznych. I jedną z nich jest prokuratura. Prokuratura stoi na straży interesu publicznego i jest rzecznikiem praworządności. Taka jest prawda. Ale prokuratura to jest ta instytucja, gdzie prowadzi się postępowania przygotowawcze. I na prokuraturze bardzo naszym oponentom zależało. Wszelkimi sposobami chcieli zawłaszczyć dokładnie tę instytucję. I chcę państwu powiedzieć, że dopuścili się czegoś, za co kiedyś będą rozliczeni. Politycznie i karnie. Brawo! Za to, co zrobili z prokuraturą. Praworządność! 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 Konstytucja! Zobaczcie, co zrobili z prokuraturą. Prokuratorem legalnym jest Dariusz Barski. I był nim od kilku lat. To wymyślili sobie, że był emerytem. Bodnar wymyślił sobie, żeby swojego kolegę Bilewicza zrobić prokuratorem krajowym, ale żeby mógł być, to musiał najpierw być w prokuraturze krajowej. Więc Bodnar wystąpił do Bilewicza, żeby Bilewicz wystąpił z wnioskiem, żeby jego kolega został w prokuraturze krajowej prokuratorem. I on został. Po 3 godzinach zwolnił prokuratora krajowego. Powiedział, że jest nielegalny. Wiecie, szanowni państwo, jaką mamy sytuację dzisiaj? Taką, że tenże Bodnar, który był rzecznikiem, niektórzy mówią rzeźnikiem praw obywatelskich, kazał zaplombować drzwi legalnego prokuratora w prokuraturze krajowej. Zaplombować drzwi. A swoim zastępcom uniemożliwił wejście do instytucji, bo im wyłączył karty. Nie mogą wejść do prokuratury krajowej. Ludzie, którzy całe życie niemal poświęcili Polsce, a przez wiele lat byli prokuratorami. Walczyli z zorganizowaną przestępczością. Walczyli z przestępczością szeroko rozumianą. I dzisiaj nie mogą wejść. I to jest, szanowni państwo, skandaliczna rzecz. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest konsekwencją tego, co zrobiono. Będzie kara dla Bodnara! Będzie kara dla Bodnara! Będzie kara dla Bodnara! Będzie kara dla Bodnara! Będzie, szanowni państwo, będzie. I teraz powiem wam tak, bo to nie jest taka zwykła rzecz, że jest nielegalny prokurator krajowy, w konkursie wybrany. Ale żaden przepis nie mówi, że konkurs przeprowadza się na prokuratora krajowego. On sobie wymyślił, Bodnar. No i został teraz prokurator krajowy, który jest nielegalny. Prokurator krajowy decyduje, kto może być na przykład podsłuchiwany, czynności operacyjne. I teraz, jeżeli ten nielegalny prokurator wysyła taki wniosek, to sąd co może zrobić? Może uznać, a może nie uznać. Wczoraj jeden z sądów nie uznał tego. I chcę wam powiedzieć, że w sprawie, gdzie miano przedłużyć areszt, wypuszczono ludzi, bo po prostu najzwyczajniej w świecie sędzia nie uznał, że ten, który przysłał wniosek, jest prokuratorem legalnym. To jest niesłychanie niebezpieczna rzecz. To jest hańba. Naprawdę hańba. Dobra, to była pierwsza liczba. Teraz druga. 5,19. Śmiejecie się, ale to nie jest takie śmieszne, bo zobaczcie. Kiedy były wybory, to Tusk powiedział tak. Zrobię jeden trik i będzie po 5 zł paliwo. Wskazał dokładnie cenę 5,19. Zobaczcie, jaki to oszust, nie? A dzisiaj po ile jest? Po 7? Po 7,50? 7,40? Na pewno jest znacznie więcej, prawda? Manipulant. To nie jest, szanowni państwo, drobna rzecz, bo będziemy więcej płacili za produkty, będziemy więcej płacili za usługi, my za to zapłacimy. On doszedł na manipulacji i oszustwie do władzy. I to trzeba pamiętać. Nie zgadzajcie się na to. Trzeba o tym mówić. Tym zwłaszcza, którzy głosowali na niego. Czyli im jest fajnie dzisiaj, jak przyjeżdżają na stację paliw i widzą, że nie ma paliwa po 5,19. Kolejna liczba. Kłamca, tak. To jest kłamca. Ale to nie wszystko. Kolejna liczba 77. Proszę państwa, nieroby sobie zamówiły limuzyny. Limuzyny. Będzie nas to kosztowało miliony. Was, nas, wszystkich. Oni mówili, że ma być tanie państwo, że będą ograniczali, a co zrobili? Po kilku tygodniach 77 limuzyn. To jest skandal naprawdę, szanowni państwo, skandal. Komu mamy dać te limuzyny? Tej pani, która jest w resorcie edukacji? Tam jest kilka pań. To było przed chwilą mówione i to jest prawda. To jest ta osoba, która, co jej się nie podoba, że mówimy, że jest Wołyńska? Że jest ludobójstwem? Komu mamy dać? Tej, która usuwa Gala Anonima? Kroniki? Czy Żeromskiego? Czy Norwida? Czy Jana Pawła II? Czy Korczaka? Czy Sienkiewicza Quo Vadis? Zobaczcie dzisiaj. Naprawdę to jest dla was ważne. Złodzieje! 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 Tak, to są złodzieje naszej tożsamości. Bo ci ludzie, których wymieniałem, budowali naszą tożsamość, a ci, którzy rządzą, kradną nam tą tożsamość. To są złodzieje. To prawda. Kolejna liczba 90, na Śląsku szczególnie ważna. Jest taka pani w Ministerstwie Środowiska, która pojechała do Unii i powiedziała, że w sumie po co Fit for 55? My jesteśmy bardziej ambitni. Jak 90% redukcji zanieczyszczeń CO2. Co to oznacza? Wiecie państwo, co to oznacza? Że będziemy żebrakami, że będziemy biedakami, bo nasza gospodarka jest oparta na węglu przede wszystkim, najbardziej w Europie i powinni to wszyscy wiedzieć tutaj na Śląsku. Jeżeli oni przeforsują ten plan razem z tymi wariatami z Brukseli, to szanowni państwo, tu będzie bieda, tu będzie patologia, przestępczość i wy pamiętacie to. Przecież pamiętacie, jak Buzek rządził, prawda? Pamiętacie? Pamiętamy, jak było, jakie było bezrobocie? Nie było 3,5. Wtedy była inna sytuacja, naprawdę. Patologia i oni to chcą zrobić. Judasze! 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 Kolejna liczba. 100. No 100 konkretów, słuchajcie. Zobaczcie. 22 marca Tusk będzie miał 100. dzień swoich rządów, haniebnych rządów. 100. dzień. Wtedy na pewno wyjdziemy na ulicę. Jestem przekonany, że tak będzie. On przygotował 100 konkretów. I z tych 100 konkretów ja się dzisiaj pytam. Gdzie jest ta kwota wolna 60 000 od podatku? Gdzie ona jest? Słyszymy, że to była przenośnia. To była przenośnia. 100 przenośni. Kłamstwo, szanowni państwo. Kłamstwo. Szanowni państwo, oni nie zrealizują tego, bo żeby zrealizować ten konkret, to połowa Polaków nie musiałaby płacić podatku. I oni wiedzą, żeby runął budżet. I będą was mamili, oszukiwali, mówili, że to zrobią. Nie zrobią, albo wszystko zabiorą i to zrobią. Taka jest prawda brutalna. Oszuści! Miał być, szanowni państwo, budżet. Oszuści! 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 Nie umiał liczyć. Moi drodzy, budżet miał mieć mniejszy deficyt, a ma większy. Tak? A nas atakowali za to. Miały być wyższe dochody, a są niższe. Miały być mniejsze wydatki, a są większe. Powiem wam, co się z tego wszystkiego udało. Jedna rzecz. Tabletka dzień po. To im się udało. O to im chodziło. Proszę Państwa, wszyscy razem pięści w górę! Obalimy dyktaturę! 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 Tak jest, bo to jest dyktatura. Tak, bo to jest dyktatura, to jest tyran. To jest Hun. Jak Hunowie po prostu zawłaszczają nasze państwo. Jeszcze jedna liczba, 130. Ale tu nie wiem, czy to jest 130, 125 czy 140. Wiecie, o co chodzi? Liczba ministrów! Liczba ministrów! Przecież oni nas atakowali, a dzisiaj... Dlaczego mówię wam, że nie potrafię podać dokładnej liczby? Bo oni sami nie wiedzą. Sekretarze stanu, podsekretarze, pełnomocnicy. Każdy z nich limuzyny. Każdy z nich sekretarki. Każdy z nich asystenci, doradcy, a za to wszystko my będziemy płacili. Są oszustami? Są! Oszuści! 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 I dlatego, moi drodzy, siła jest w was. I proszę was bardzo, bo ludzie, dzisiaj zobaczcie, jak jest w mediach. Ludzie nie zastanawiają się, nie czytają, nie rozmawiają, żyją w swoim świecie często. Od was zależy, co się będzie działo w wyborach samorządowych i potem do Europarlamentu. My musimy się zjednoczyć. Musimy wszystko zrobić, żeby wygrać. A żeby wygrać, to wy musicie docierać do różnych środowisk. My nie jesteśmy w stanie. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Nie dajcie sobie ukraść Polski, nie dajmy sobie ukraść. Jeżeli my przegramy, to przegra Polska, przegramy Polskę. Nikt nam tego nie wybaczy, szanowni państwo. I dlatego pokazuję dzisiaj, to jest osoba, którą znam 27 lat. Będzie kandydowała do Sejmiku. Ja bym chciał, żeby tacy ludzie byli w Sejmiku Województwa Śląskiego, żebyśmy mogli odzyskać też władzę po tym marszałku, który niestety przeszedł na drugą stronę. I dzisiaj jest jak jest, prawda? A więc, moi drodzy, kończąc, dziękuję wam i do boju! Do boju! Bądźmy razem! 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 Tamci jeszcze tam walczą, ale ja tutaj muszę się zbierać, bo to trzeba jeszcze przegrać na internet, zmontować, więc muszę już jechać, ale pokażę wam filmik, który znalazłem w internecie. Bardzo ciekawy. Film ktoś zatytułował Wiosna Ludów. Jest to w Belgii, w Brukseli dokładnie. Także widzicie tutaj ładowarkę, ciągnik rolniczy, który rozbija te policyjne zagrody. No nie będę wam całego filmiku prezentował, bo to sobie możecie sami obejrzeć. W każdym razie zastanawiające jest to, że w kraju takim jak Belgia, a przecież Belgowie, Niemcy, Zachód ogólnie uważa się za spokojnych ludzi, którzy tam nikomu nie wadzą, a w taki sposób protestują, jak widzicie. W sposób zupełnie inny niż u nas. No i właśnie, u nas dlaczego te protesty są tak mało skuteczne? No dlatego, że po prostu jest rozbita jedność. Każdy protestuje sam dla siebie. Rolnicy osobno, różne grupy zawodowe, społeczne. Różne grupy zawodowe, społeczne walczą o swoje własne interesy, w ogóle nie oglądając się na innych. No i w ten sposób władza udało jej się rozbić jedność. No i w ten sposób jest to zupełnie inaczej niż było w latach 80., kiedy była solidarność między grupami społecznymi i wszyscy razem walczyli przeciwko komunie, dlatego ta walka się powiodła, bo gdyby nie to, gdyby nie solidarność, no to tak jak każda władza chce rozbić jedność społeczną, rozbić poszczególne grupy, no i każdy walczy o swoje. Rolnicy tam walczą o swoje, no bo ten Zielony Ład i ten import niekontrolowany z Ukrainy. Z kolei górnicy walczą o to, żeby nie likwidować tak szybko górnictwa, żeby te kopalnie przetrwały. Nauczyciele tam walczą jeszcze o inne rzeczy, pielęgniarki o swoje, każdy o swoje i każdy osobno. No i w ten sposób ta władza, rozbijając tą jedność, ostatecznie, taki pesymistyczny mój wniosek, refleksja, prawdopodobnie wygra tą wojnę ze społeczeństwem, odmiennie niż to było w latach 80., kiedy wygrała Solidarność i zdobyła tą wolność dla całej Polski i nie tylko dla Polski, bo i dla Europy, bo Solidarność była przecież pierwsza. No i stąd też jest odpowiedź na te pytania, takie, które się pojawiają pod moimi filmikami. Skąd, dlaczego tyle ludzi starszych tam protestuje, że w ogóle młodych nie widać? No rzeczywiście, młodych nie widać, bo młodzi sobie kompletnie nie zdają sprawy z tego, jak wyglądała historia, jak trzeba było walczyć o tą wolność. To, że dzisiaj mamy demokrację, że mamy wolność, że możemy robić co chcemy, wybierać sobie jak chcemy i tak dalej, to jest właśnie pokłosie tego, że ktoś o to musiał ciężko walczyć w latach 80., a dzisiaj to jakby spadło z nieba, z księżyca, nie wiem, z choinki. Dlatego młodzi tego nie doceniają i nie pojawiają się na tego rodzaju protestach. Im to po prostu wisi, tak mówiąc kolokwialnie i po młodzieżowemu. No i na koniec proszę Was, żebyście też coś zrobili dla rozpowszechnienia tego filmu w sieci. Zacznijcie od tego, żeby dać lajka, czyli podlajkować film, zasubskrybować kanał, no i podać swoimi środkami, swoimi drogami, przez media społecznościowe, czy mailem, czy w jakikolwiek inny sposób, czy komuś powiedzieć, jeżeli nie potraficie inaczej. No bo jak to się wszystko ma rozpowszechniać, jak to ma być znane Polsce, Polakom, komukolwiek, jeżeli tego nikt nie będzie oglądał? Przecież widzieliście, że nie ma mediów mainstreamowych, nie było żadnego ważnego kanału telewizyjnego tam na tym miejscu. Oczywiście tamci redaktorzy dostają duże pieniądze za swoją pracę, a ja pracuję bez mała społecznie, bo te marne grosze, które tam YouTube płaci za oglądanie reklam, to nawet na piwo nie starczy, zresztą ja piwa nie piję. Także zróbcie też coś ze swojej strony i po prostu podajcie to dalej, bo jeżeli będziemy tak traktowali to wszystko z obojętnością, ignorując to, co się dzieje teraz w Polsce, no to nie ma szans na to, żeby cokolwiek zmienić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tradycyjnym szczęść Boże!